Proszę bardzo. Chodzi mi o śmierć dwóch generałów teraz niedawno. Może pan jakiś komentarz do tego w ogóle? Nie, Nowek i ten drugi. Proszę? Jeden to Nowek, a drugi normalnie to jakiś. Ach, Nowek pan, no nie wiem, z tego co wiem, to zmarł śmiercią naturalną. No tak, ale drugi zdaje się popełnił samobójstwo. Namyślał. No to wyglądało, że coś się dzieje. Pan Nowek był szefem wywiadu. To jest praca stresująca. W związku z tym, no jest takim niebezpiecznym dla mężczyzn wieku, był w takim niebezpiecznym dla mężczyzn wieku, że mógł umrzeć na serce po prostu. Także to bym tak najprościej tłumaczył, bo doszukiwanie, no w tym ludzie umierają na ogół, no tak. Doświadczenie życiowe, co prawda nas poucza, zawsze umiera kto inny. No ale to wszystko jedno, kto inny, nie kto inny, umierają. No ale wie pan, mam na taką teorię właśnie, że ci ludzie w ogóle zajmują jakieś szczególne stanowisko w ogóle, prawda? W naszym państwie w ogóle i nagle w ogóle pojawia się w ogóle takie dwa zgony, dość można powiedzieć w ogóle dziwne, prawda? Tak wyglądało, jakby tam jakiś buldog się po prostu pod tym... A to zawsze jest możliwe, że pan generał Nowek na przykład dostał ataku serca po otrzymaniu jakiejś wiadomości. Jest tam w takiej powieści, gubernator, jest taki fragment, że co się dzieje, jak dostaniesz telefon albo depeszę treści następującej, uciekaj, wszystko wykryte. No to co wtedy robić? Zawracam na autostradzie i jadę do granicy, jak najszybciej, prawda? To jak, a jak dostał jeszcze jakąś gorszą wiadomość, no to zawał serca jest. Ja sam miałem zawał, to wiem, że to dużo nie trzeba. A jaką wiadomość pan otrzymał? Ja nie otrzymałem żadnej takiej wiadomości, ale nie, akurat byłem w Polsce, tylko nie wiem, czy to się złożyło, bo to się stało 1 maja i te komunistyczne święta to nie działają na mnie jakoś korzystnie. Ale nie byłem specjalnie jakoś tym przejęty, bo nie przywiązuję wagę do świąt, które zostały proklamowane po rewolucji francuskiej. Ale zabał się trafił. No zabał się trafił. Nie, to wie pan, no przypadek. Nic, nie, nic na to nie poradzę. Być może, jak powiadam, to jest śmierć naturalna, bo na przykład już nie bardzo mi się chce wierzyć w naturalne samobójstwo pana generała Petelickiego. Ale właśnie ten szef Agata, to był jego przyjaciel. No to... On też sobie szedł właśnie w ogóle w sposób taki, w ogóle normalny samochód. No to jest możliwe, że... Bo co się stało z generałem Petelickim? To warto porównać dwie postacie. Generała Petelickiego i generała Skrzypczaka. Generał Petelicki po katastrofie smoleńskiej nagle się szalenie zradykalizował i przedstawił premierowi Tuskowi list otwarty z takim przesłaniem, że trzeba tutaj radykalnie zmienić stosunki w wojsku i tam przedstawił propozycje personalne, kogo trzeba zdymisjonować, a kogo trzeba awansować. Jak to przeczytałem, to byłem zdumiony, bo takie rzeczy to można mówić tam w cztery oczy w gabinecie, a nie w listach otwartych. No najwyraźniej, a generał Skrzypczak też krytykował sytuację w wojsku, ale takich listów otwartych nie pisał. To, czy generał Skrzypczak awansował, a generał Petelicki popełnił samobójstwo. Najwyraźniej, jeśli bym miał już podejrzewać, że to odwiedził go seryjny samobójca, to bym podejrzewał, że przecenił sytuację, że jeszcze stare kiejkuty nie znalazły się w takim przymusowym położeniu, żeby musiały słuchać takich ultimatów. A pan Petelicki to miał raczej opcję w ogóle normalnie proamerykańską? Pan Petelicki, to nie wiem, on był oficerem Służby Bezpieczeństwa i kiedyś w jednym z wywiadów wyznał, takie zdumiewające wyznanie zrobił, że wstąpił do Służby Bezpieczeństwa, żeby spełniać dobre uczynki.
inni to do klasztoru idą, a on to akurat do SB, no niech mu będzie. Był jako oficer Służby Bezpieczeństwa zatrudniony w konsulacie Rzeczypospolitej w Nowym Jorku jako urzędnik do kontaktów z Polonią. No oczywiście Polonia umijała szerokim łukiem ten konsulat, bo wiadomo było, nigdy nie wiadomo było, czym to się skończy, taki kontakt, prawda? Bliskie spotkania trzeciego stopnia. No i on potem, a on potem właśnie, jak już mówiłem, jednostka GROM została utworzona, to on został dowódcą tej jednostki GROM, sprawił sobie taki operetkowy mundur, no i tam w nim paradował. No, każdy tam ma jakiś trochę pewien procent próżności i on akurat taki. No ale mówię, przecenił, najwyraźniej przecenił swoje możliwości. Chciałbym się dowiedzieć w ogóle, czy pan Nówek, w ogóle ten pan od tego Agata w ogóle i pan Peteliński, to oni z jednej parafii w ogóle mieli. Proszę pana, no nie wiem tego, nie, pan przecenia moje tutaj, wie pan, możliwości. Jak ja bym takie rzeczy wiedział, to albo bym już nie żył, albo bym był bardzo bogaty, a nie jest ani tak, ani tak, więc nie. Rosjanie, to nie dlatego, że z tchórzostwa, tylko po prostu, no, trochę tam przezorności oczywiście nikomu nie zaszkodzi, bo Rosjanie mają takie przysłowie. Chodzi mi o to w ogóle, czy ktoś czyści sobie w ogóle normalnie przed polem? Ach, proszę pana, zawsze tak jest. Zawsze tak jest. W polityce zawsze tak jest. W polityce jeden polityk na drugiego patrzy jako na potencjalne zagrożenie. No bo nie mogą wszyscy uzyskać pierwszej nagrody, prawda? Nie mogą wszyscy uzyskać pierwszego miejsca. Jeden uzyskuje pierwsze miejsce, a inni tam niższe. No i jest zawsze przepychanka, kto będzie ten pierwszy. Jeszcze chciałem jedno takie pytanie w ogóle, bo pan ma taką teorię w ogóle, że pan ma jakieś wątpliwości w ogóle, w którą stronę w ogóle nasz rząd pójdzie w ogóle z tą umową 447. Ja nie mam takich wątpliwości, dlatego że istnieje coś takiego, jak cała ta konstrukcja tej ustawy 447 opiera się w ogóle na tym, że ona odnosi się do deklaracji terezińskiej, prawda? To ja nie słyszałem w ogóle, że na przykład deklaracja terezińska jest niewzruszona w ogóle i na przykład rząd nie może powiedzieć w ogóle, a Putin nas to obchodzi, w ogóle deklaracja terezińska, wycofujemy się z tego i już cała ta konstrukcja idzie precz w ogóle, mówiąc wprost, prawda? Proszę pana, po pierwsze sprostowanie drobne. Ustawa 447 nie mówi o deklaracji terezińskiej, tylko o o państwach, które uczestniczyły w konferencji mienie ery Holokaustu. No dobra, ale jakby polski rząd powiedział, nie obchodzi nas w ogóle normalnie, wypowiadamy to co by się tak... Znaczy, co wypowiadają? Znaczy, na przykład... No to jest ta deklaracja, no to znaczy coś się do czegoś zobowiązujemy, no to mówimy wprost w ogóle, no to nam się to nie podoba, w ogóle zmieniliśmy zdanie i wycofujemy się z tej deklaracji. No może tak zrobić, a to zaraz panu powiem co wtedy. Kiedy Saddam Hussein powiedział, że odstąpi od dolara amerykańskiego w rozliczeniach eksportu ropy na rzecz jena japońskiego albo euro, to co się stało? Złapali go i powiesili. Wie pan, takich rzeczy się nie wybacza. Jeżeli jakieś państwo ma pozycję hegemona, to myśli pan, że będzie słuchało jakiegoś Morawieckiego, który będzie mu mówił, że on czegoś mu nie zrobi. Kiedyś, jak byłem w Denver, Colorado, rozmawiałem z takim starszym panem, który był inżynierem górnictwa i czynny w branży. No i opowiadał mi, jak ta branża funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. No, prowadzą interesy na całym świecie i tego. I tak mi opowiadał. I w pewnym momencie mówi tak, wie pan, czasami niektóre rządy to nam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. No to tak będzie. No to nie ma sens w ogóle, no to po co w ogóle zgłaszasz, to po co się bawić w ogóle w tą ustawę w ogóle normalnie pańskiego? Już mówiłem, no, już jeżeli, mówiłem. Jeżeli wszystko już zostało w ogóle nie wiem czy wszystko zostało rozegrane. Ustawa 447 jest znacznie obszerniejsza, bogatsza w treść niż pan premier Morawiecki sobie wyobraża. Bo są dwie możliwości.
albo on udaje durnia, albo co gorsza nie udaje, albo nie udaje. Bo najważniejszy w tej ustawie i najbardziej brzemienny potencjalnie w konsekwencji jest jej artykuł trzeci. On mówi, na co mają być przeznaczone przychody z własności bezdziedzicznej i powiada, że mają być przeznaczone na wspieranie ocalałych Holokaustu, mają być przeznaczone na finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. Mniejsza już o to, czy to tam, tylko co, jaka konsekwencja płynie z tego artykułu trzeciego? Dwie. Jeżeli przychody z własności bezdziedzicznej mają być przeznaczone na takie cele, to po pierwsze ta własność musi zostać wyodrębniona. No inaczej nie będziemy wiedzieli, jakie przynosi przychody, a musimy to wiedzieć. Więc musi zostać wyodrębniona. To jest pierwsza konsekwencja. Druga konsekwencja taka, że jeżeli zostanie wyodrębniona, no to musi ktoś nią zarządzać, choćby dlatego, żeby przeznaczyć te przychody zgodnie z dyspozycją ustawy 460. No raczej nie będzie to żadne polskie gremium, tylko żydowskie, bo któż inaczej, to będzie lepiej tutaj rozdysponuje. I dlatego mówię, że to, co opowiada pan premier Morawiecki, w czym mu wtóruje pani Żorżeta, tylko pani Żorżeta to tam ma zadanie, a pan premier Morawiecki, powiadam, albo udaje głupiego, albo nie udaje, no to już nie wiem, co gorsze. No dobrze, ale na przykład Kukiz też zgłosił podobną ustawę i tam posłali tą ustawę na drzewo, prawda? No tak, to tylko ilustruje panikę. No to jaki będzie los pańskiej w ogóle ustawy? Nawet, wie pan, może nawet nie trafić do Sejmu. No właśnie. No, to nic na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę. Ale niezależnie od tego, jaki będzie los tego mojego projektu, to zagrożenie cały czas jest takie samo. No ale nie odnosi pan wrażenia, że wszystko już zostało w ogóle dogadane? Czasami ogarniają mnie takie podejrzenia, ba, nawet mógłbym wskazać dwa momenty, kiedy to mogło nastąpić. Pierwszy moment, kiedy pan prezydent Duda w Konsulacie Rzeczypospolitej w Nowym Jorku spotkał się z przedstawicielami organizacji żydowskich. Prawie dwugodzinna rozmowa. Kancelaria prezydenta nie opublikowała żadnego komunikatu, mimo że bardzo wielu obywateli w trybie informacji publicznej zwracało się do kancelarii prezydenta z zapytaniem, o czym tam się namawiali. No to nie. To, co wiemy o tej rozmowie, to tylko wiemy z wypowiedzi Abrahama Foxmana, szefa Żydowskiej Ligi Antydefamacji, który dla nowojorskiej prasy tam powiedział, że prezydent Duda zobowiązał się do zwalczania antysemityzmu w Polsce i zapowiedział nawet jakieś regulacje. I po drugie, że była poruszona sprawa roszczeń majątkowych. No, tyle wiemy. To jest pierwszy moment, kiedy mogły zapaść jakieś deklaracje, które w jakiś sposób są dla Polski, czy mogą być dla Polski wiążące. Drugi moment to wizyta rządu całego w Izraelu. No to nie wyobrażam sobie, żeby rząd izraelski, który w 2011 roku utworzył zespół HERT, mający na celu wyegzekwowanie żydowskich roszczeń majątkowych w Europie Środkowej, żeby rząd izraelski tej kwestii w rozmowach z rządem polskim nie poruszył. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. I znowu nie było żadnego komunikatu. Tylko, że tam jakaś współpraca wojskowa, jakieś takie dyrdy mały, a tu nic, cisza kompletna. Jak jest taka cisza, to znaczy, że być może jest coś do ukrywania. A cóż może być do ukrywania? No jakieś zobowiązania w tej sprawie. Niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, dopóki nie padnie salwa, to próbujmy się bronić. Jak padnie salwa, no to już będziemy martwi i tyle. Zanim pogrążymy się w świątecznym nirwanie, a to już niedługo, wypada odnotować kolejną rocznicę śmierci Jana Pawła II. Która specjalnie niczym by się nie charakteryzowała,
poza oczywiście rewelacjami na temat cudu, który miał się odbyć gdzieś za granicą i to w kraju nie chrześcijańskim, tylko jakimś innym. Żadnych szczegółów niestety nie podano, bo to jest jakaś wielka tajemnica. Natomiast ledwie tylko przeminęły uroczystości, gruchnęła jak grom z jasnego nieba wieść, że tajnym współpracownikiem rozwiedki PRL-owskiej o pseudonimie Prorok w najbliższym otoczeniu Jana Pawła II był ksiądz arcybiskup, okazał się ksiądz arcybiskup Janusz Bolonek, aktualny nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Macedonii, poprzednio w Bułgarii, poprzednio w Urugwaju. No krótko mówiąc, wysoki funkcjonariusz dyplomacji watykańskiej. Ksiądz arcybiskup, jego ekscelencja, nie zaprzeczył właściwie tym rewelacjom. Nawet nie przedstawił uniwersalnej formuły, że bez swojej wiedzy i zgody został zarejestrowany jako tajny współpracownik. Mówiąc nawiasem, był bardzo wydajnym i bardzo cennym agentem. No, nie wiadomo, czy użycie czasu przeszłego w tym przypadku byłoby uzasadnione, bo nie sądzę, żeby rozwiedka sowiecka, bo rozumiem, że ksiądz arcybiskup Janusz Bolonek jakoś tam był rozwiedce sowieckiej znany, jako agent tak cenny, więc nie sądzę, żeby rozwiedka rosyjska w tej chwili tak łatwo z jego usług zrezygnowała. To oczywiście bez swojej wiedzy i zgody. No ale to, że tak powiem, stawia nas w sytuacji takiej, że poszukiwanie jakiegoś kolejnego cudu, który by męczeństwo Jana Pawła II tutaj nam dokumentował, nie jest chyba konieczne. Wystarczy zorientować się, jak wielu konfidentów znajdowało się, czy znalazło się w jego najbliższym otoczeniu, żeby dojść do wniosku, że tak długi pontyfikat w tych okolicznościach graniczył z cudem. Także no, z tego wynika również, że tak łatwo chyba sprawa lustracji na najwyższych szczeblach hierarchii kościelnej się nie zakończy. No bo skoro prorok się zdemaskowany został, no to pora na takich, że tak powiem, proroków drobniejszego płazu. Proroków, jak to Biblia mówi, proroków mniejszych. Prorok Bolonek jest prorokiem dużego kalibru, no a prorokowie mniejsi też powinni zostać ujawnieni. Podobnie jak duchowni o skłonnościach sodomickich. Nie wiem, dlaczego jakoś nie opracowano jeszcze do tej pory właściwej metody, że tak powiem, kuracji przeczyszczającej w Kościele Świętym. Mówię tak ze względu na bliskość świąt wielkanocnych, bo rzeczywiście, w Wielkim Tygodniu, w czasie świąt wielkanocnych, myśl nasza szybuje siłą rzeczy ku te światom. No więc myślę, że taką dobrą metodą na kurację przeczyszczającą w Kościele byłaby metoda zastosowana przez Jana Krzysztofa Bieleckiego 4 czerwca 1992 roku, kiedy to Jan Krzysztof Bielecki był przewodniczącym klubu parlamentarnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego i jako przewodniczący klubu otrzymał od ministra Macierewicza zalakowane koperty z fiszkami dotyczącymi konfidentów.
No i po zwołaniu posiedzenia klubu parlamentarnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego Jan Krzysztof Bielecki przyszedł na to posiedzenie, pokazał te koperty, że pieczęcie lakowe nie zostały złamane, to tak jak pieczęcie na grobie Pana Jezusa też nie zostały złamane, warto to przypomnieć. No i powiedział posłom tak, nie zaglądałem, ale który był, niech wstanie. No i jak Państwo może wiecie, wstało kilku posłów, w tym jeden stał niepotrzebnie, dlatego że nie był pewien, czy został umieszczony w tej kopercie przez ministra Macierewicza, czy nie został. Okazało się, że nie został, ponieważ był już przejęty przez służby tajne demokratycznego państwa prawnego naszego, a ci pozostali nie byli przejęci.